poprzednio w Kodzie Snu. Farmerze. Stacja telewizyjna na związane ręce, zakaz opuszczania terenu kwarantanny, panie tutaj zostać, całą władzę próbuję uzyskać przez tą apokalipsę. Jeżeli naszą ostatnią nadzieją jest baza wojskowa i system satelitarny powinien nam pomóc, to raczej już nasza ostatnia możliwość wyzwania. Aż ty kurde! Coś się dymi, chyba ktoś uderzył tu z tego co widzę. Tak, ktoś tu uderzył. Jest, wejście jakieś, ale drzwi ani drgną. Muszę klucz znaleźć. Może w tym hangarze samolotowym będzie coś. Tu po... Wow. Zaraz. Tu jest wieża radiowa. Radiowa, nie radiowa, jak to się nazywa. Wieża tele... A nie wiem, wiem, że jest wieża stoi. I tam jeden z poruczników powinien mieć klucz. Od tego tam się udam. No dobra, muszę iść po ten klucz. Widzę tutaj parę zainfekowanych. Żegnam panów. O, helikopter! Helikopter! Trochę dużo tutaj się... O! A ty zbuju! Odejdź ode mnie! No i żegnam. Zużyłem pocisków kilka, a już je odzyskałem. Jaka beka. Siłacz to lata. Chyba go tym potraktuję. Jeszcze go podpalę przy okazji. Okej. Nic tu nie ma? Taktyczna kamizelka. I prowizoryczne ostrza. Lipa. Wezmę je tylko po to, żeby zużyć na kimś. Dobra, muszę się tu dostać. Jestem. Coś tak łatwo poszło. Światło włączone, winda, drabina. Kontrolki od pasa startowego. Cześć. Uwielbiam to. Zezwolenie na start. Całkowity zakaz startów. O! Dobra, to co, do windy. Idziemy jedziemy do góry. Okej, okay. Już u góry. Szybko po... Ło! Widzę, że tutaj też ich nie oszczędził los. Nożyczki. Gumi się. Żegnam. Toaleta. Z lewej nic nie znajdę, w toalecie nic. Dobra, mniejsza to. Polecenie zrozumiane, papier, klucz do od mieszkania. A coś w lodówce ciekawego? Nic. No dobra, to idziemy na górę. Gin! Sucza. Piącha ci w oko. Gdzie tu znajdę teraz
Odejdź. O, baza wojskowa. Idealnie, takiego klucza szukałem. Żegnam panów. Dobra. To na dół. O, tu trochę zasobów widzę. To zabiorę. Okej. Dobra. Teraz do bazy wojskowej. Oż ty suczo! Właśnie. Szaleńce jedne. Tutaj jest. Otwarłem. O, smakosz! Pusto. W lodówkach. Apteczki, nożyczki, szmata! Sałata, żywność ogólnie widzę. Sucze! Nie napadł. Jezu, jak tu ciemno, bym chyba generator poszedł uruchomić. No, ciemno jak nie wiem co. Wiesz co, pamiętam gdzie jest generator. Widzę tu coś do mnie idzie, dokładnie słyszę. Okej, nic nie widzę. Słyszę niuchaczy. I teraz słyszę z jakiegoś zombiego. Tak wyrażę. Dobra. O, siłacz za mną był. Dobra, żegnam. Generator jest, o ile dobrze pamiętam, tutaj. Na wprost mnie. Dobra. Nic nie widzę. Generator, włącz światło. Coś jest nie tak. Nie wiem co, jak tu włączyć światło. Moment. Dobra, włączyłem generator i teraz światło. O! Idealnie, mamy światło. Jest światło, jak dobrze. Jadalnie. No, w jadalni tu nic ciekawego nie ma. A ty co, kurde? Koks, bo wyższy ode mnie? Żegnam pana. Dobra. Nóż kuchenny mi nie będzie potrzebny do niczego. Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. Dobra. Sala nawigacyjna, z tego co widzę, jest zamknięta. Przejrzę. Nic tam nie widzę. O. Stamtąd mogę. Zdychaj. Stamtąd mogę wezwać pomoc. W siłowni nic tu nie znajdę. Basen. Przed wejściem na basen weź szybki prysznic. Wow! Żegnam. Szukamy sobie tutaj te rejony. Barak numer 1. Wartownia numer 1. Wow, mnie piznął.
Nie, to w barakach nic nie znajdę. Kuchnia, tędy wszedłem. Laboratorium. Zajrzyjmy tutaj. Co? Trzymają ich tutaj? Złapali ich? Zaraz. To jest szaleniec, to znam go na pamięć. Tutaj mam topielca. Tutaj mam siłaczy. Zmutowanych, ich nie lubię. Tu mam zainfekowanych, zarażonych. O, niuchacze. O, jeden z kopalni widzę tutaj niuchacz. Wow. Jeden leżał, a wstali oboje nagle. Masakra, już nie mam w ogóle miejsca. Wow, ale to jest lekarstw. A, bo to jest na mikstury. SEN4? SEN3? SN2? SN1? Nie, tego nie chcę. Co ja zażyłem to? Co to jest? Obiekt 26. To jakieś nagranie widzę. Ale muszę się stąd wycofać. O, właśnie, po to przyszedłem. Klucz do sali nawigacyjnej. Nagranie laboratoryjne. Idę stąd. Zanim jednak się udam do laboratorium. No nie, chyba nie mogę, bo muszę sprawdzić. Z miłą chęcią bym poszedł do zbrojowni. No, poszedłbym do zbrojowni. Zdychaj. Żegnam. W toalecie coś siedzi. O, wyjście, dobrze. O, klapa tu spadła do kibla. Nic nie ma. Kran. Okej, żegnam pana. Nie przedostanę się do sali jadącej do zbrojowni. Zgińcie, śmiecie. Wow. Niuchacz. Zdychaj. O tak, gin w końcu, no. No. Dobra. Jak widzę, będzie problem. O, sobie taktyczną kamizelkę założę. Będzie chyba bardziej wytrzymalsze niż to, co miałem przed chwilą na sobie. Okej, drzwi otwarłem. Muszę się przygotować. Odporność. Szybkość, pośpiech.
A to co to? Nie mogę wyjść już tędy? No nieźle. Zarażeni. Zaraz, czemu oni mnie nie atakują? Ten też mnie nie atakuje. O co chodzi? Co tu się... co się dzieje? Pułkownik. Marszałek stał się kompletnym odmieńcem, a pułkownik co jest z pułkownikiem? Witaj, poruszniku. Potrzebujesz czegoś? Chcę wezwać pomoc przez radiostację. Nie będzie ci potrzebna. Co? Miasto jest pełne zainfekowanych dziwnym wirusem. Nie słyszałeś rozkazu KS? Nic nie ma się wydostać z miasta, ani także się do niego dostać. Mam w dupie kampanię sprawiedliwości. Wszyscy ocaleni chcą się stąd wydostać. Kampanię sprawiedliwości? Nikt ci nie mówił. KS to zupełnie inny skrót. Kocnu. Mówi ci to coś? Nie. Widzę, że się nikt nie uświadomił. Krajowa Organizacja do Spraw Nowoczesnego Uzbrojenia. W skrócie KOCNU. To miasto powstało, ponieważ oni sobie tego życzyli. Wszyscy uczestniczą w tajnym eksperymencie. Jakim eksperymencie? Eksperymencie KS. KS chciało wyprodukować broń na bazie gazu usypiającego. Niestety coś poszło nie tak. Wirus zmutował. Nie tak, jak oczekiwaliśmy. W sumie nie tak, jak oni oczekiwali. Co masz na myśli? Ja wraz z marszałkiem potrzebowaliśmy coś zupełnie innego. Potrzebowaliśmy broni uniwersalnej. Takiej, która zmieniłaby człowieka w bezlitosną maszynę do zabijania. W pewnym sensie wam się udało. Widzę, że pojąłeś. Na początku wysłaliśmy cię, abyś zobaczył, jak wygląda sprawa z mutacją u Jacoba Calzoni. Niestety nie zdążyłeś wrócić, a zaraza się rozpętała. Okazało się, że jeden z debilnych żołnierzy oprowadził swojego ojca górnika i oboje rozbili kilka próbek. Próbowali posprzątać, oczywiście zarażając się tym środkiem. Tak górnik wrócił do pracy, po czym zaatakował wszystkich, a żołnierz próbował pracować dalej. Przez to tysiące ludzi zamieniło się w bezmyślne kreatury, nawet marszałek. Zaraz, ty nie... ty zostałeś pogryziony. Widać zmiany w twoim ciele. Dlaczego rozmawiamy? Na potrzebę tego eksperymentu stworzyłem zupełnie inny szczep wirusa. Pomaga on w przystosowaniu wirusa sen. I tak oto stałem się hybridis. Istotą o wyższym istnieniu. Stałem się silny, inteligentny. Potrafię porozumieć się z zainfekowanymi, jak i ludźmi. Choć i ci są małomówni. Gdy osiągnę władzę nad tym małym kontynentem, rozpocznę podbijanie świata. Jesteś chory, trzeba cię powstrzymać. Myślisz, że jesteś w stanie to zrobić? Muszę to zrobić. Spróbuj. W mordę! Dobrze zażyłem przed tym... Masakra. Pułkownik jest zbyt silny. Jak ja mam go pokonać teraz? Ma jeszcze swoich kolegów. Płońcie, kurwa. Płońcie. Zdychajcie, kurwy. Zdychaj, kurwo. Nie. Zdychaj, gnoju. Otumanił, nie! Płoni! W tym czasie się zdążył zregenerować, gnu jeden! Płoni, płoni! Jesteś zbyt silny, jesteś zbyt niebezpieczny! Nie możesz tak... nie możesz! Zaraz mi się miotacz ognia skończy.
Już po wszystkim. Ja pierdziel, masakra. 10 tysięcy, miał sporo hajsu przy sobie z tego co... Masakra z nim. Nie wierzę. Dobra, trzeba wszystko jakoś pochować. A jego towarzysze się dość szybko regenerują. Szafiry. Nie mam po co zrobić z tymi szafirami. Ależ tu dość dużo cennych i drogocennych... Naprawdę cennych przedmiotów. Radioaktywna sztabka żelaza, no nieźle. I tak tego wszystkiego nie zabiorę, bo muszę wziąć skrzynkę nawigacyjną. To zostawię i to zabieram. Dobra. Nie wiem, po co mi ta skrzynka nawigacyjna, zostawię ją tu na razie. Strzelnica. Poćwiczymy strzelanie. A, żebym miał czym. Jeszcze trochę mi miotacza ognia zostało z tego co zauważyłem. O, o, wow, jak miło. Lubię to. Do skrzynki jakieś podkładam niepotrzebne dla mnie rzeczy. Broń. Nieźle. Karabin snajperski. Od razu z balistycznym celownikiem. No nieźle. To poodkładam te rzeczy tu, które mi się na pewno nie przydadzą. M4 też wezmę, lubię tą broń. Szafiry chyba mi się do niczego nie przydadzą. Dobra. Tu jest jakiś dziwny typ broni. Neutralizator 34A. O, auto... Granatnik, jak miło. Też go zabieram. Karabin AK-47. A z jakim celownikiem? Czterokrotnym. Czy może jednak mój jest lepszy? Obojętnie w sumie. Ale i tak nie mam amunicji, więc niewiele mi to pomogło. Dobra, muszę wrócić na farmę. Neutralizator 34A, wypróbujmy go. Wow, no nieźle.
miotacz ognia teraz byłby właśnie nieprzydatny, a neutralizator bardzo szybki jest i dobry. Chyba mi się zaciął. Nie ma amunicji do tych broni. O, El Diablo, jak miło. Na farmę. No i dziękuję, bardzo dobrze, miło mi było. Dziękuję bardzo za tę pokazówkę. Hop, hop, jestem już na farmie. Po co była ta skrzynka nawigacyjna, tylko się zastanawiam. Okej, farmerze Tomie. Mam niestety złe wieści. Teren skok snu to abstrakcja. Tajne eksperymenty. Musisz nam pomóc. Od miesięcy zaczęliśmy coś podejrzewać. Ten dziwny, ogromny mur. Rozumiem, jakby miał 5 metrów, jeszcze on ma o wiele, wiele więcej wzrostu niż przypuszczaliśmy. Dziwna klatka. Wraz z przyjaciółmi wykopaliśmy tunel pod miastem. Wejście do tunelu znajduje się przy stacji telewizyjnej. Niestety nikt z nas nie odważy się pójść z tobą, ponieważ sądzimy, że tunel także jest pełny zainfekowany. Proszę cię, wydostań się stąd i wezwij pomoc. No dobrze, o klucz jakiś mi rzuciłeś i parę przedmiotów. Okej. Niech będzie, no, ale zanim to zrobię, ja muszę mieć amunicji. Wszystko teraz wydam na amunicję. Bez tego nie mam szans na przeżycie. Mam się wydostać, tylko... czyli jest tam, obok stacji telewizyjnej. No dobra. To mi się kompletnie nie przyda. Już. Nagrania no właśnie, nagrania, miałem przesłać nagrania. Mam 5 nagrań do przesłuchania, o ja. Okej, dlatego muszę tutaj zrobić mały porządek. I kupić mnóstwo amunicji. Okej, już wyposażyłem się oraz jestem gotów do dalszej drogi. Otóż, jak tu widzę, dokładnie. Udało mi się zdobyć jeszcze mundur Sasu. Jest to najgrubszy mundur, jaki można było dostać. Jednocześnie mam niezawodną ochronę przeciwko gazom, więc uważam, że to jest niesamowite. Otóż, jeśli chodzi o broń, no to AK-47. Postanowiłem zostawić rewolwer, zostawiłem sobie strzelbę, neutralizator, miotacz ognia, M320, jest to coś w rodzaju granatnika, zakupiłem 8 pocisków do niego, magnum, czyli snajperkę, mam do niego 2 magazynki po 5 pocisków, M16A1, lepsza wersja karabinu jednostrzałowego M4, no i El Diablo. No i to wszystko, jeśli chodzi o... Tu jest moja zawartość plecaka. A tutaj zostawiłem resztę. No cóż, będę musiał się wydostać, więc nie będę brał zbędnych rzeczy. A czy to wezmę sobie? To mi się jeszcze przyda. To chyba też, dobra. A właśnie, jeszcze te nagrania. To nie wiem już kiedy. W każdym razie wyruszamy do ukrytego przejścia przy stacji telewizyjnej.